wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Zobaczymy ciekawą partię, którą grało dwóch ciekawych zawodników. Czarnymi grał mistrz świata Wasyl Smysłow. Miałem przyjemność grać z nim kiedyś w parku zwanym Laskiem Bielańskim, teraz Lasem Bielańskim. Były symultany kadry i sprowadzono też Wasyla Smysłowa. Nie był wtedy mistrzem świata, ale zagrałem z nim symultanie i zostałem ostatni. Uzyskałem pionka więcej w końcówce wieżowej, ale partia nie została skończona. Ja wygrany nie widziałem, nie pamiętam tej końcówki. Mistrz świata walczył. Też był ciekaw, jak to się potoczy, ale nam przeszkodzono. Wzywano mistrza świata do innych zajęć, tak się zdarzyło. Natomiast białymi partie grał Kazimierz Hrabia-Plater, chyba dwukrotny mistrz Polski, z którym miałem przyjemność współpracować pod koniec lat 70. w Hutniku, z którym zagrałem dużo partii błyskawicznych, handicapowych, jak to się tak ładnie mówi, tudzież graliśmy dwie partie w meczu wojsko LWP ZNP i tam na szóstej szachownicy pokonałem dwa razy pana Kazimierza Platera. Bardzo bojowej partii. Pan Kazimierz nauczył mnie, jak się poprawnie analizuje partie szachowe, pozycje szachowe. W szczególności nauczył mnie, że każde posunięcie, które wykonywane jest na szachownicy, powinno być zapisane, z czego korzystam do tej pory, co wielokrotnie przyspieszyło i ulepszyło moje analizy. O panu Kazimierzu mógłbym dużo anegdot opowiadać, ale może tak przy okazji. Kazimierz Hrabia-Plater białe, Wasyl Smysłow czarne. Obrona Grünfelda. Obrona Grünfelda, jak wiadomo, jest obecnie najbardziej popularna. Ta partia grana była w 1947 roku w Warszawie. Czyli to było na rok przed tym, jak Wasyl Smysłow zagra w pięciomeczu o Mistrzostwo Świata. Goniec G7. Hetman B3. To jest bardzo ciekawe, bo Kazimierz Hrabia-Plater lubił zaczynać pozycję z fianchettem z ostrzydleniem białopolowego gońca. A tu wytacza walkę teoretyczną w tak zwanym odgałęzieniu rosyjskim. Białe zbudowały centrum. Co teraz? Czarne mają kilka kontynuacji. Kilka. Mogą grać A6 z ideą B5-C5, tak zwany wariant węgierski. Mogą grać skoczek A6, ma dwie nazwy. Mogą grać skoczek C6, bądź mogą grać, a mogą też C6 grać. Bardzo dobra kontynuacja. A mogą przejść do wariantu zgonie z G4, nazywanego wariantem Wasyla Smysłowa. Od tego właśnie, co gra czarnymi. Robert Fischer grał taką partię z Michałem, synem Mojżesza Botwinnikiem. Skoczek FD7. Skoczek przechodzi na B6, żeby odgonić hetmana od piątka B4. Czarne prowadzą zmasowany kontratak na piona D4. Tu można zmienić kolejność posunięć, bo Smysłow w tymże roku grał tak. I tu po hetman D6 byłoby to, co grał Botwinnik z Fischerem. W tej partii było skoczkiem z F na D7, goniec E3, skoczek B6, hetman D3. I tu prowadzimy walkę o pół D4. Po goniec F3 Kotow Smysłowowi odbił kiedyś pionem.
grali w piarnu, partia skończyła się remis, ale jak widzimy, bardzo ostro grali. Goniec f3, goniec bije f3, skoczek c6. Raz, dwa, trzy. Trzeba coś z tym zrobić. Wieża d1. I cztery. Skoczek d4. Za chwilę czarne zagrają c5. Wobec tego białe biją. Ale oddają ważnego czarnopolowego gońca. Skoczek b5. Może Kazimierz Hrabia-Plater chciał wygrać pionka d4. Wystąpiło c5. Bicie w przelocie. Pion bije piona c5, jakby ten poszedł o jedno pole na c6. I skoczek d4. Ale pion jest, ale jest bardzo słaby tu goniec na f3. C5, skoczek c2. Hetman f6 z atakiem na punkt b2. Roszada. Czyli widzimy, że czarne piona odbiły i mają wolnego piona c. Będą go prowadzić. Hetman b3. Strach ma wielkie oczy. Wymieniamy hetmanę. I co teraz? a5. Skoczek chce zablokować. Goniec d4. Nasze szachownicy są różnobarwne czy różnopolowe gońce, jak ktoś powie. I to są figury, które w końcówce zwiększają tendencje remisowe. Skoczek d5. A jak widzimy, Wasyl Smysłow nie boi się różnopolowych gońców. Jako ciekawostkę można powiedzieć, że goniec, w szczególności białopolowy, był ulubioną figurą Kazimierza Platera. Wieża a na b8, ucieka, atakuje. Wieża d3. Wieża b6, kontrolujemy, żeby pion nie poszedł. I atakujemy. Goniec obronił. Król f8. No, czarne mają przewagę, ale to nie jest pozycja, którą można łatwo wygrać. h3. Wieża e8, jedyny sposób włączenia do gry króla. Król idzie. Król idzie. No i goniec się przerzuca. Wydaje się, że jest wszystko dobrze. Goniec broni piona, wieża broni gońca, wieża broni piona. Wieża b4. Wieża patrzy zza winkla na piona. F4 też patrzy. G3. Goniec b2. Król d2, a4. Uzyskujemy wolnego pionka na c, którego prowadzi król. I od razu go uruchamiamy aż do c3. Ale to jeszcze mało. Gdyby białe zablokowały go, wieża e8. Teraz należało grać wieża a3, król e2. Czarne miałyby duże szanse na wygraną. Po ruchu w tekście goniec d4. Tu goniec z pionem atakują wszystkie pola. Atakują wszystkie pola, żeby króla zepchnąć. Po ruchu w tekście przewaga białych. Przewaga czarnych maleje. Wieża c8, szach. Spychamy króla do siatki matowej. I c3. Ale jeżeli białe nie stracą pionów i będą kontrolować pola, nie przegrają. Szach.
wieża C4, wyganiamy gońca, ale goniec nie chce uciekać, ale musi. I teraz byłoby dobrze, gdyby białe grały wieża A4 i trzymały pozycję. Niestety, białe chciały na siłę wymusić remis. I to jest taka decyzja, czy stać pasywnie i czekać, czy zagrać agresywnie. Wieża F2 stawiało przed białymi problemy nie do rozwiązania. Goniec nie ma gdzie odejść, a piona będzie mogła wieża zbić i poprawić. Wieża D3. Jednakowo sobie nie mówić, pion jest, a pion chce zrobić fru do hetmana. Jeden pion z jednej strony, drugi pion z drugiej. Dwa oddalone piony przy różnopolowych gońcach wygrywają. Król D6. I jeszcze teraz goniec B3 stwarzało czarnym olbrzymie problemy z wygraniem. Po wieża A7 czarne wygrywają. Goniec D4, wieża F7, wieża H2, grozi szach z następnym wieża H1. Goniec D1. Król bije D5. Szach, ale nie tu szach. Tu szach. Ktoś powie, że to nie szach, że po prostu wieża odcina króla i może mieć rację. Wieża F1 na pioneczka. I teraz szanse na remis dawało G5 jeszcze. Jeszcze jakieś tam iluzoryczne. Po wieża H7, co się wydaje, że redukowany jest ostatni pion. Król E4. Król grozi wejść na D3. Nie można go puścić, bo byłaby siatka matowa. Tu pokaże, że gdyby zrobić jakiś taki ruch, król wchodzi i szach jest spóźniony. Szach jest spóźniony. Stąd posunięcie wieża H3. Odcinające króla. Król F4, wieża H2, pion padł, G5, król C2. I teraz trzeba dokonać przełamania. Król G3, no takie posunięcie dla zyskania czasu, bo się po 56 odkładało kiedyś. Tu piona nie można wziąć. Kazimierz Platter zakłada pułapeczkę i leci wieża, bo już szach od gońca. To znaczy, no wieża może trzepnąć, ale to nie przegrałby tego. Taka pułapeczka na remi. Wieża F6. Wieża E4. Wieża D6. Król C1. Teraz najlepsze było wieża A6. Ale smysłow zgodnie z zasadą nie spieszyć się, która powoduje, że jeżeli się nie spieszymy, to i przeciwnik może zagrać słabiej. Konsekwentnie z tym gra. Chodzi o to m.in., żeby uśpić czujność przeciwnika. Król E4. Król E3. Widzimy, że goniec jest nieruchomy. I decydująca omyłka wieża A2, a takie niewinne posunięcie. Goniec E5. Król F4.
Król E3, wieża D2, przesłona, nie można bić. Wieża D2, pion bił na D2 i goniec nie ma jak skontrolować pola C2. Wieża A5. I tu wszystkim by się wydawało, że po tym można grać tak. Chociaż to też białe wygrywają. Smysł zagrał prościej. Król A3. Goniec D6. I tu ma wybór. I Kazimierz Trafeplater się poddał, bo można wziąć gońca, można dać szacha, i zabrać gońca, można wymienić. Teraz można pchnąć piona, a można i zabrać gońca. Także dróg do wygrania całe mnóstwo. Co by nie mówić, nasz mistrz Polski, wtedy jeszcze nie był mistrzem Polski, bronił się wyśmienicie z szachistą z pierwszej piątki ówczesnego świata szachowego, dopuszczonym do 5 meczów o mistrzostwo świata z Botwinnikiem, Keresem, Rzeszewskim i Maksymilianem Ewe. Dziękuję za uwagę.